Duma. Na pewno duma, ciary, bo zazwyczaj jest bardzo dużo kibiców na spotkaniach, więc odśpiewają często z nami. Szczególnie kiedy gramy w Polsce i będąc jeszcze z chłopakami na boisku, śpiewając razem z nimi, czuję się tą energię i tą pozytywną energię. Lekki stres, lekkie podekscytowanie i to jest głównie takie uczucie. Ciężko określić te emocje, które się czuje. To jest, można powiedzieć, no bo duma, ale jakoś tak, jeżeli chodzi tak bardziej o fizyczne aspekty tego właśnie odczucia, to tak, nie wiem, zawsze mam takie ciarki, zawsze to tak napędza. Jak mogę zaśpiewać Mazurka Dąbrowskiego z całą halą, to najbardziej napędza chyba. Jak nie, że śpiewamy razem zespołem śpiewamy wielokrotnie, ale tak jak hala śpiewa z nami, najlepiej jeszcze a cappella, to jest coś pięknego. Niesamowite uczucie. Myślę, że to niesamowity prestiż dla nas, że możemy stać tam na dole, kiedy pełna publiczność śpiewa dla nas nasz hymn. Pojawiają się na całym ciele ciarki. Jest to fantastyczne uczucie. W szczególności, jeżeli jest możliwość, abyśmy grali w domu i przy 10 tysiącach kibiców wspólnie z nimi go odśpiewać, to jest to fantastyczne uczucie. Od razu na drugi plan idą takie rzeczy jak zmęczenie, stres, trema spowodowana ważnym meczem. Człowiek się wyłącza i słyszy śpiew kibiców i to jest takie mega budujące. Na pewno wzruszenie przychodzi. Już parę razy miałem tu przyjemność właśnie zaśpiewać go, a mimo wszystko za każdym razem są to, mówię, ogromne emocje. Zawsze gdzieś tam łezka się wokół zakręci. I tak też powiedziałem, wzruszenie i duma właśnie, że to właśnie ja jestem wśród tych wybrańców, którzy właśnie mogą być na parkiecie i wyśpiewać hymn. Zawsze to są ciarki na ciele i jest to takie fajne, zwłaszcza kiedy mecz jest rozgrywany u nas w kraju, bo słychać, jak kibice przebijają się poprzez nagłośnienie na hali, śpiewając go, więc jest to naprawdę niesamowite przeżycie i bardzo motywujące. No to jest zawsze niesamowite uczucie. To zawsze było moim marzeniem znaleźć się w tym miejscu i w takim charakterze, czyli w charakterze trenera, tego hymnu wysłuchiwać, śpiewać, bo to też no, uwzniaśla ten zawód, który wykonuje. Może to oklepane, ale za każdym razem, gdy słyszę Mazurka Dąbrowskiego, czuję ciarki, ogromne gdzieś sportowe wyróżnienie i to, że ten hymn, ta polska pieśń nas gdzieś buduje i prowadzi do wygranej w meczu.